Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Familiada w Stanach Zjednoczonych miała do tej pory dwie wersje dla latynosów, czyli dla publiczności hiszpańskojęzycznej. Pierwszą z nich, którą dzisiaj omówię, była Que dice la gente. Que dice la gente, że jakoś tak się czyta. W każdym razie była emitowana w latach 2006-2008 na antenie telewizji Telefutura. W wolnym tłumaczeniu na polski Teleprzyszłość. Taką sobie nazwę wymyślili. Tak wyglądało logo tej pierwszej hiszpańskojęzycznej wersji w Stanach. No a tak wyglądało studio. Trzeba powiedzieć, że przez prawie cały okres istnienia tego teleturnieju gospodarzem był Marco Antonio Regido, czyli człowiek, który wcześniej robił z tą Mexicaną z Dijeron. Zresztą sylwetkę Marco Antonio Regido omawiałem już przy okazji najsłynniejszych gospodarzy teleturniejów. No i wiadomo, że nie tylko robił familiadę dla latynosów w USA, ale robił także meksykańską familiadę, czyli z tą Mexicaną z Dijeron. I właśnie również prowadził, był pierwszym prowadzącym Que dice la gente. Na ostatnie 9 tygodni w 2008 roku zastąpił go Omar Chaparro. No i po 9 tygodniach program z anteny spadł. Tak wyglądało studio, jak widzicie. Beczka tak zwana, pulpity dla rodziny, to jej nazwisko rodziny, bo to był pojedynek rodzin. Licznik punktów był tylko i wyłącznie na tym pulpicie. Tablica, podobna do naszej. Zresztą to wszystko było wzorowane na wersji meksykańskiej, no to dużo podobieństw. Utrata to taki czerwony krzyżyk z czerwoną obwódką i żółtym tłem. Licznik główny, który sumował te wszystkie punkty. No i właśnie. No i najważniejsza rzecz to zasady. A zasady wyglądały tak. Pierwsze trzy pytania miały wartość pojedynczą. Pytanie numer 4, wartość podwójną. Pytanie numer 5 i każde kolejne razy 3, czyli podwójna wartość. Identycznie jak u nas. W finale pierwszy zawodnik miał 15 sekund na te 5 pytań. Drugi 20 sekund, czyli znowu identycznie jak u nas. Tylko że nagroda trochę inna. Za zdobycie co najmniej 200 punktów, no to trzeba było te 200 punktów osiągnąć. Tak gwoli ścisłości do finału wchodziła jako pierwsza ta rodzina, która jako pierwsza zdobyła 300 punktów. Wyrównała lub przekroczyła 300 punktów. W finale trzeba było zdobyć 200 punktów, aby wygrać 5000 dolarów. Tyle że tam były takie bonusy. Jak widzicie, każda najwyżej punktowana odpowiedź była warta 1000 dolarów ekstra. A czemu by nie? Natomiast w grudniu 2007 roku zrobili jeszcze taki myk, że za każdą najwyżej punktowaną odpowiedź w finale dostawałeś 2000 dolarów ekstra. Można? Można. Można się bawić? Można się bawić. W Polsce w życiu takich bonusów się nie doczekamy. Tak wyglądała tablica finałowa. Generalnie tu już mamy drugą rundę akurat. No i tak to wyglądało, jeśli chodzi o finał. No i można było wygrać całkiem przyjemną sumkę, jeżeli się dobrze celowało i zdobyło się te 200 punktów. No i tak wyglądała pierwsza hiszpańskojęzyczna wersja familiady w Stanach Zjednoczonych. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym.